każdy zespół jest dla mnie ważny, no bo z jednej strony młody, niedoświadczony, ale ambitny i naprawdę eksplodujący energią Omnivore, Elbląski Special Jazz Sextet, Fumanek afrykańsko-europejski, czy idąc następnego dnia Kontemporary Pierończyk. Badach może mniej, ale czekam z niepokojem na to, co Tomasz Stańko pokaże, bo go widziałem w wielu różnych wersjach. I dla mnie to jest właściwie każdy dzień, każdy koncert jest wielkim świętem. I mam nadzieję, że też takim świętem będzie dla Elbląża. Muzyka improwizowana. Towarzyszy mi od małego. Potrafi przenieść w inną zupełnie rzeczywistość. Wolność, swoboda, fantazja. Muzyka duszy. Wyrażająca na pewno to, co człowiek czuje. Spontaniczna, improwizowana. Tradycje jazzowe w Galerii L mają już 50 lat. Tak samo jak sama Galeria L. Równocześnie z jej powstaniem powstał także L Klub Jazzu Tradycyjnego, który właśnie propagował jazz taki tradycyjny, rozumiany w takim tradycyjnym znaczeniu. L Klub Jazzu prosperował bardzo dobrze do lat 70. Później była przerwa, natomiast do grania jazzu w Galerii L powrócono ponownie w roku 2004, kiedy zaczęto organizować lato jazzowo-bluesowe. Odbyło się jego 8 edycji. W tym roku, z racji jubileuszu, postanowiliśmy zmienić diametralnie formułę, postawić na największe gwiazdy, zaprosić osobistości jazzu i mam nadzieję, że te 3 dni festiwalowe, które są przed nami, spełnią całkowicie zapotrzebowanie Elbląża na jazz w najlepszej postaci. Się dziwnie składa, wiążą się z paroma rocznicami naszego wybitnego gościa, pana Tomasza Stańko, któremu bardzo serdecznie z tej okazji gratulujemy. Czekam na koncert Kuby Badacha z Elbląską Orkiestrą Kameralną i piosenki Andrzeja Zauchy. Bardzo go lubię, znam wersje, które przygotował Kuba Badach i naprawdę już się nie mogę doczekać na ten sobotni koncert.